my! No, po 8 latach znowu mieliśmy okazję oglądać piłkarza Pogoni w koszulce z orłem na piersi. Powiedz, jakie są twoje odczucia po tym wczorajszym meczu? Na pewno się cieszę z tego, że jestem kolejnym zawodnikiem Pogoni Szczecin, gdzie wystąpił w reprezentacji Polski. Na pewno był to ciekawy występ, mimo że przeciwnik nie był wymagający, to na pewno te 3 punkty były nam potrzebne, więc cieszymy się z kolejnych 3 punktów, bo tabela pokazuje, że wszystko jest możliwe. A powiedz, czy spotkanie z takimi doświadczonymi zawodnikami, jak na przykład Kuba Błaszczykowski czy Artur Boruc, to tak umocniło cię i dało ci jeszcze jakieś doświadczenie? Nie, podchodziłem do tego spokojnie. Żadne akurat tremy nie miałem przed nimi. Na pewno jest fajnie zagrać z takimi zawodnikami, bo ich umiejętności są naprawdę wysokie i w tych gierkach małych można było kombinacyjnie pograć, więc na pewno 2 ciekawe treningi plus do tego mecz, więc na pewno było fajnie. A kogoś już miałeś okazję wcześniej poznać z zawodników obecnych na zgrupowaniu? Nie, oprócz Piotra Celebana, gdzie grałem w Koronie Kielce, to z nikim się nie spotkałem, tylko jedynie znałem tych zawodników z boiska. A powiedz, czy teraz liczysz na to, na następne powołania, na te następne mecze z Ukrainą czy z Anglią, czy jednak sądzisz, że to już będą takie mecze, na które będzie trudno o powołanie? Te powołanie pokazało, że jeśli jest jeszcze w dobrej formie, to każdy może dostać powołanie. Teraz jest w ciągu miesiąca aż 5 meczy, więc tutaj będą decydujące momenty, kto z napastników będzie wyglądał dobrze, to dostanie kolejne powołanie. Miejmy nadzieję, że te 5 meczy dla mnie będzie udane, będę strzelał bramki i doczekam się kolejnego powołania. Na uwagę zasługuje też fakt, że bardzo szybko wrócili do Szczecina, bo wczoraj jeszcze byliście w San Marino, a dzisiaj już cię oglądamy na treningu. Jak wyglądała ta droga? Tak, o 2:30 w nocy już mieliśmy wyjazd na lotnisko, później do 4:00 wylot do Warszawy, z Warszawy do Szczecina i w 8:30 już byłem tutaj w Szczecinie i zdążyłem tylko pojechać na chwilę do domu, przebrać się i stawiłem się na trening, żeby jak najszybciej rozbiegać tą podróż. Dzisiaj wieczorem na Stadionie Pogoni będziemy oglądać mecz reprezentacji Polski U20 i reprezentacji Włoch. Czy wybierasz się może na ten mecz? No chciałbym pójść na ten mecz, ale zobaczę, jak się w ciągu dnia będę czuł, bo całą noc spędziłem w podróży, więc miejmy nadzieję, że odpocznę i przyjdę zobaczyć, jak sobie chłopacy młodzi radzą tu właśnie na Stadionie Pogoni.